Mam. Mam bransoleteczkę, moi drodzy. Koleżanka, która się pytała, czy będę ją miał na odcinku, mam ją na odcinku. Także fajnie. Siemaneczko, z tej strony Szczepanikow i dziś zajmiemy się waszymi dziwnymi historiami, że tak to ujmę, bo ja tam nie wiem, co tam... Co? Człowiek po prostu nie wie, co go tam czeka. 1500 komentarzy, moi drodzy. Kiedy ja to mam przeczytać niby? Generalnie to przejeżdżałem tak z 5 może komentarzy wcześniej i 3 z nich były o kupie. A mówiłem, że ja już nie chcę historii o kupie czytać. To nie można tyle, bo potem cały jest odcinek o kupie, a często ludzie je, ja też często jem przy filmikach i... Nie fajnie, no. Także ja wprowadzę zakaz. Nie ma historii, nie będę czytał historii o kupie. Dotarło? Jak już wszystko mamy wyjaśnione, wszyscy wszystko zrozumieli, przeczytajmy pierwszą historię. Jak byłam w pierwszej klasie, zawsze tak zaczynam te komentarze czytać. Jak byłam, nie wiem czemu, tak sobie wyobrażam, że wy tak mówicie, ale... Jak byłam w pierwszej klasie podstawówki, to bawiłam się z siostrami na podwórku. I moja ciocia miała kury, to zaczęłyśmy bawić się w polowanie. No i wzięłyśmy widły. I nabiłyśmy kurę? Na nie. Ile miałyście lat, że tak sobie... A że było ognisko, to z tą kurą pobiegłyśmy do... Ty jesteś chora, czy... Bo to trzeba wyjaśnić, żeby tego... Usmażyłyście kurę na ognisku, żywą, na widłach. Ania, nie! Ania, nie wolno! Ania, co, czemu? Ania, czemu ty to... W ogóle człowiek se myśli, aha, dziewczynki 10-letnie to... One to by muchy nie skrzywdziły. Cały dzień chodzą na tej polanie, robią sobie wianuszki. Wczoraj kurę usmażyły na ognisku Nie wiem, to jest pierwsza historia, naprawdę. Dzisiaj nic wcześniej nie czytałem. To jest pierwsza historia i ja już leżę. Ludzie... Ania i siostry w ogóle, bo to też cała rodzina taka psychowica. Nie, dalej, już. Dobra, nie. Zapomnijmy o tym, albo pamiętajmy, bo to jednak szacunek dla kury. Ale idźmy dalej. Też kiedyś miałam żółwia. Miała na imię Frania. Mama mi ją zgubiła. Jak się gubi zwierzęta? Bo nie rozumiem. Co, poszła na spacer i ten żółw za innym psem pobiegł, czy co? Bo nie, jak można żółwia zgubić? Czy to się kupy nie trzyma? Ale nie mówimy o kupie w tym odcinku, dobra? Bo już, sorry, ja już nie będę. Tu się spróbuję wczuć. Gdy byłam u cioci na wsi, takiej typowej, z końmi, krowami itp., czyli tam jeszcze kury, świnie, bawiliśmy się w chowanego i ja chciałam przebiec z jednego końca podwórka na drugi, też po drodze wpadłam do gnoju i wyciągali mnie patykiem. Jakie przykre. A żeby ciocia się nie dowiedziała, musiałam myć się w oborze. To, że tak powiem, o, musiałaś myć się w oborze? O Boże. Przepraszam. No więc gdy byłam u mojej No więc gdy byłam u mojej przyjaciółki i do niej przyjechał jej kuzyn, ja miałam 6 lat, oni z 7. Okej. Okay. Moja przyjaciółka kazała swojemu kuzynowi zdjąć koszulkę. 7 lat, tak? Okej. Okay. I położyć się na łóżko. A ja miałam uczynić to samo. 6 lat, tak? Okej. Okay. Tylko położyć się na nim. 6 i 7 lat, tak? Okej. Okay. A ona nas zakryła kocem. Kazała nam tak leżeć i poszła po swoją mamę. Gdy jej mama przyszła, kazała nam się ubrać i powiedziała, że nie wolno tak robić. No co mogę powiedzieć? No, oryginalne zabawy macie tam. No. Ja się w chowanego bawiłem w swoje... Jezus Maria. Mam teraz 17 lat, a ja mam 21. To jak już wiemy, ile mamy lat, to możemy dalej przejść. Dobra. A kiedy miałam 6-7 lat, przeprowadziłam się ze wsi do miasta, ale kiedy byłam mała, miałam z 5 lat może, to bawiłam się kurnikiem, drzwiczkami, tak do góry, w dół, do góry, w dół. I nagle kura wychodziła i ja jej łeb przycięłam. Przepraszam, dlaczego w dzisiejszym odcinku głównymi ofiarami są kury?
Zostaw tą kurę. Łeb jej przycięłam i zawołała mamę. Mama jak zaczęła krzyczeć, bo myślała, że to jakaś młoda kura, ale potem zobaczyła i powiedziała, że to stara kura. I będzie z niej rosół na obiad. I to chyba był jeden z najlepszych rosołów, jakie jadłam. Znaczy ogólnie byłaś mała, mogło się zdarzyć, że tam... odcięłaś głowę kurze, jakkolwiek to brzmi, ale dobra, no nie zrobiłaś tego specjalnie. Mam nadzieję przynajmniej taką. Ale właśnie martwi mnie ten fragment. I to był najlepszy rosół, jaki w życiu jadłam. Bo sama ją zabiłam. Tak to, tak tylko powiem, że tak to wygląda. Szczepan, ja nic nie chcę mówić, ale ty jesteś chory. No, trochę mnie łapie coś rzeczywiście. Gdy miałam 15 lat, w tym roku, na Halloween w szkole postanowiłam sobie zrobić sztuczną krew. Robi się to z żelatyny i gliceryny. Aby uzyskać idealną konsystencję, podgrzałam żelatynę w mikrofalówce. Miałam tylko 15 minut, więc... A co tam? Walić to. Najwyżej będę miała poparzenia trzeciego stopnia. No dość szybko podjęłaś tą decyzję, powiem ci. No. I wylałam ten wrzątek na twarz. Na twarz. Bo jak coś jest gorące, to to robi poparzenia. Nie. Nie wiem, czy to już wie. Aha, bo już to wiesz, bo już to... Dobra. Skończyło się tak, że i tak kazali mi w szkole to zmyć, a na twarzy wyszły mi bąble od poparzenia, które jak potem się okazało, są drugiego stopnia. Teraz chodzę jak widmo z poparzoną 1/4 ryja, a ludzie się patrzą na mnie jak na jakiegoś debila. Pozdrawiam cię, pluska. I to napisała dziewczyna o imieniu Żelki. Czy generalnie nie umiem tego trochę skomentować? W sensie, najchętniej bym się pośmiał, ale wiem, że masz teraz poparzoną 1/4 ryja, jak to nazwałaś. Przepraszam, twarzy, bo mi nie wypada mówić ryjna. Wiesz, o co chodzi. Ale tej twojej pochopnej decyzji nie rozumiem. O, wrzątek! Ha, nie mam czasu. O, piecze! Żelki, nie pisz już takich historii. Jezus Maria. Rozerwałabym ci tę koszulkę i przywiązała do łóżka. W sensie, że tą koszulkę byś czy mnie? Bo to też jest trochę różnica. O nie! Miarka się przebrała. Mój brat kiedyś miał chyba 3 lata. Udusił kurczaka na moich oczach. Złamałem krzesło. Aż ze zdenerwowania krzesło złamałem. Jak to? I to nie jest moje krzesło. Ja jeszcze pożyczyłem to. To jest Magdy krzesło. To nie jest nasze. Co ja mam je teraz? Ja to ukryję. Może nie obejrzą tego filmiku i nie będą wiedzieli, że to ja. Dobra, tak zrobię. W każdym... Wracając do tematu, od tamtej pory nie jem i boję się kur i kurczaków. I bardzo dobrze. Moi drodzy, ja w tej chwili mówię stop. Nie wolno zabijać kur. 3 historie na jednym filmiku, gdzie... To przecież wychodzi, że ja zachęcam was do właśnie takich czynów. A ja kocham zwierzęta. Czemu kury? Czemu to właśnie kury muszą wszystko? Ech... Nie no, ja kończę ten odcinek, no przecież co ja mam robić tu jeszcze? Krzesło złamane, kurczaki pozabijane? Nie, dobra, to jest... To jest... Na ty... O Boże... Słyszeliście? Tak właśnie ziewa szczepaników. I moi drodzy, to tyle historii na dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo za podsyłanie coraz to większej i większej ilości komentarzy z waszymi historiami, bo po prostu widzę, że z odcinka na odcinek no jest tego coraz więcej i bardzo mnie to cieszy oczywiście. I mam do was ogłoszenie, zanim jeszcze pójdziecie, bo jest to dość ważna rzecz. Pierwsze jest takie, że udało nam się przekroczyć próg 100 tysięcy subskrypcji i w związku z tym postanowiłem zrobić odcinek taki bardzo specjalny. Powiem wam tylko tyle, że nie było czegoś takiego ani na polskim, przynajmniej ja nie widziałem, ani na polskim, ani na ogólnoświatowym jeszcze YouTubie, więc będzie to coś naprawdę fajnego i będę dawał wam informacje na temat tego wkrótce, więc musicie po prostu śledzić mojego fanpage'a, żeby dowiedzieć się, bo ja was będę potrzebował do niego ogólnie, więc musicie śledzić fanpage'a, żeby wiedzieć, kiedy was będę potrzebował i w jaki sposób będziecie mi pomagać stworzyć ten odcinek. Druga natomiast sprawa jest taka, że od grudnia na naszej grupie Młotki Szczepana, na którą was bardzo zapraszam, Młotki Szczepana, tutaj jest napisane,
To jest nasza oficjalna grupa tego kanału i na tym kanale już od grudnia funkcjonuje coś takiego jak mordka miesiąca, czyli takie wyróżnienie dla osoby, która w ciągu miesiąca, w ciągu 30 dni, no to miesiąc, jest po prostu najbardziej aktywną osobą na grupie. Taką osobę wyróżniamy, taką osobę wstawiamy po prostu na grupę i o takiej osobie mówimy na filmiku co miesiąc. I mordką miesiąca grudzień, bo to już miałem wcześniej mówić, ale zapomniałem, została Ola Koźmińska, która wstawiła masę zarobistych postów, które miały po prostu rekordy lajków na grupie. Naprawdę Ola, świetna robota i dziękuję Ci bardzo. I zostajesz pierwszą w historii mordką miesiąca za miesiąc grudzień. Także Ola zdobyła pierwszy tytuł mordki miesiąca, a już za 2 tygodnie na początku lutego będziemy razem z adminami grupy wyłaniać i szukać kolejnej, najbardziej aktywnej mordki już za miesiąc styczeń. I tą osobę też będziemy wynagradzać, będziemy ją wyróżniać na grupie, wstawimy tam jej zdjęcie, podziękujemy jej. Ja jej podziękuję i pozdrowię na filmiku, widzicie, często pisaliście, że chcielibyście, ej Patryk, pozdrowisz mnie na filmiku i tak dalej, więc teraz wystarczy po prostu być aktywnym na grupie, żeby takie pozdrowienia i podziękowania otrzymać. Także myślę, że warto i zachęcam Was do bycia aktywnym, bo naprawdę doceniam to i myślę, że jest to fajne, że w jakiś sposób mogę Was wyróżnić, bo tą grupę jakby tworzycie Wy, razem oczywiście ze mną, ale ja sam tej grupy nie umiem, nie pociągnę jej, wiesz, sam pisząc posty. To by było nudne, gdyby tylko były moje posty, a tam, gdzie Wy po prostu wkładacie coś od siebie, gdzie wymyślacie rzeczy, których ja bym w życiu nie wymyślił, naprawdę. To przez to i dzięki Wam ta grupa właśnie żyje i jest codziennie kilka nowych postów, które są ciekawe i które uwielbiam i uwielbiam tą grupę i dziękuję bardzo. I to tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi vlogami i z całą aktywnością na YouTubie, to subskrybuj ten kanał i bądźmy na zawsze razem. Bye!